Witamy, proszę państwa, witamy w naszym studio pana profesora Karola Karskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, połączymy się z Sejmem, gdzie jest Jan Przemyłski. Dzień dobry, Janku. Pan przewodniczący Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych Joński ostatnio zabronił swobodnej wypowiedzi Jackowi Sasinowi. Dzisiaj przed komisją staje Michał Dworczyk. Czy również będzie taki zakaz? No to jest bardzo dobre pytanie. Pan Joński nie zabronił tylko ministrowi Sasinowi, ale też byłemu wiceszefowi MAP, panu Szczegielniakowi, również swobodnej wypowiedzi, przerywał tę wypowiedź, zabronił korzystania z notatek, chociaż nigdzie w żadnych przepisach, czy o komisji śledczej, czy w jakikolwiek innych, nie ma zakazu korzystania z notatek. Także to, czy dzisiaj Michałowi Dworczykowi pan Joński pozwoli na swobodną wypowiedź, jest bardzo ważną, bardzo istotną kwestią. To przesłuchanie zacznie się o godzinie 12. Wcześniej przypomnijmy, że przed komisją stawali już między innymi Jarosław Gowin, Michał Wypij. Szczególnie właśnie Michała Wypija zeznania były bardzo ciekawe, dlatego że w momencie, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli zadawać coraz bardziej dociekliwe pytania, wówczas to przesłuchanie zostało przerwane. Tam doszło też do kilku ciekawych rzeczy, dlatego że pan Wypij opowiadał, między innymi przytaczał pewne wydarzenia z życia innych posłów, między innymi pana Michała Cieślaka, a pan Michał Cieślak w czasie rzeczywistym dementował te rzeczy na Twitterze. Także tutaj też warto czekać na drugą część przesłuchania Michała Wypija. To, co się stanie o 12, czekamy z niecierpliwością. Wiemy, że Michał Dworczyk jest już w Sejmie. Widzieliśmy go tutaj, jak wchodziliśmy, także czekamy na południe. Zobaczymy. W takim razie Jan Przemyłski będzie nam tę sprawę relacjonował. Pięknie dziękujemy. Pan profesor Karol Karski jest pan profesorem prawa. No i jak to jest z tym prawem do swobodnej wypowiedzi przed komisją śledczą? Które to prawo zawiesił, zanegował pan przewodniczący Joński? No, mamy do czynienia z takim ciałem, które w tej chwili postępuje na przekór wszystkim obowiązującym przepisom. Ustawa o komisji śledczej w zakresie nieuregulowanym odsyła do kodeksu postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego taką swobodną wypowiedź przewiduje. Wręcz nie jest możliwe narzucanie jakichś wypowiedzi, czy też jakieś modyfikowanie treści wypowiedzi osoby przesłuchiwanej na podstawie KPK, a więc również na podstawie ustawy o komisji śledczej. Znaczy, widać, że pan przewodniczący Joński naoglądał się filmów może z amerykańskich procesów, z krzyżowych przesłuchań, ale nawet tam to odpowiada pewnym zasadom i jakby celem jest dojście do prawdy obiektywnej. Tu widać, że tak nie jest, kiedy przerywa się w momentach, kiedy najciekawsze wypowiedzi mogłyby paść, kiedy dociśnięty zostaje nie ten, kogo większość wezwała, chcąc to uczynić, tylko ten, kto miał coś powiedzieć. Cytując reporterkę z konkurencyjnej stacji, prawda jest już ustalona i żadne fakty tego nie zmienią. No chyba, że fakty TVN. No dobrze, ale to zostańmy przy przewodniczącym Jońskim, no bo jeżeli on złamał kodeks postępowania karnego i złamał ustawę o komisji śledczej, no oczywiście większość obecna będzie do końca świata jeden dzień dłużej, ale gdyby jednak była trochę krócej niż ten do końca świata, to co czeka pana Jońskiego? Znaczy, powiedziałbym tak, w skali łamania prawa, z którym mamy w tej chwili do czynienia, to jest to jakieś drobne wykroczenie. W normalnych czasach byśmy mówili o ogromnym skandalu, natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której prokurator krajowy jest odwoływany w trybie nieznanym ustawie, powoływana jest na jego miejsce osoba nie mająca umocowania, ale która powołuje i zwalnia kolejnych prokuratorów. Mamy do czynienia z zamachem
strachem na media publiczne. No wypisz, wymaluj jak w jakimś mniej demokratycznym państwie afrykańskim. Przychodzi nowa władza, nawet w wyniku wyborów, ale ona ma swoje ograniczenia. Są inne segmenty władzy, władza ustawodawcza, władza sądownicza, są także elementy władzy wykonawczej, które nie zawsze są podporządkowane rządowi. Tutaj przychodzi nowa władza i siłowo bierze wszystko. Sądy po kolei wypowiadają się o tym, że decyzje ministra Sienkiewicza były niezgodne z prawem. Sądy rejestrowe odmawiają wpisów jego decyzji. Prowadzone są postępowania prokuratorskie. Odpowiedzią na to jest przejęcie prokuratury i zwalnianie prokuratorów, przejmowanie do prowadzenia przez prokuratora generalnego postępowań w tych sprawach dotyczących jego własnego obozu. To też jest łamanie ustawy o prokuraturze. Ale, pod takim pozorem, że to pisowska ustawa, więc nie obowiązuje. Ale mamy do czynienia w tej chwili z wręcz zapowiadaniem kolejnych aktów bezprawia. No, zapowiada się przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. No, przecież to jest już zapowiedź konstytucyjnego zamachu stanu. Mówimy o skróceniu kadencji sędziom, których konstytucyjna kadencja wynosi 9 lat i są nieusuwalni. I tej kadencji nie można zmienić. Wprost jest powiedziane, że są wybrani na 9 lat. No tak, ale oni powiedzą, że... Znaczy oni, w sensie rozumiem, że argumentacja będzie taka, że ponieważ zostali wybrani po przekroczeniu 65 roku życia, no to tak naprawdę nigdy członkami Trybunału Konstytucyjnego nie byli, więc trzeba te wolne miejsca obsadzić. Tylko że ten przepis o 65 latach jest przepisem zawartym w ustawie o Sądzie Najwyższym i akurat do niego ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie zawiera odesłania. Tam jest mowa do kryteriów objęcia, czyli wykształcenie prawnicze, nieposzlakowana opinia. Posiadanie stopnia co najmniej doktora habilitowanego lub określonej praktyki długoletniej sędziowskiej. Natomiast ten przepis o wieku jest w ustawie o Sądzie Najwyższym nawet nie zawarty w przepisach dotyczących kompetencji do objęcia urzędu sędziego. No, mamy tutaj po prostu no, wyjątkową chucpę, która no, degraduje Polskę do poziomu państwa no, Białoruś. Nie chcę tu zbyt mocnych słów używać, ale no, mamy do czynienia z obniżeniem poziomu Polski na arenie międzynarodowej. Mamy do czynienia z sytuacją, w której no, przyjeżdżają czasem no, komisarze Unii Europejskiej jakby asystują w tych wszystkich bezprawnych działaniach, ale oni są no, współodpowiedzialni, oni są współsprawcami tego, co się w tej chwili dzieje, ale mamy już powoli sygnały z demokracji światowych, kiedy Stany Zjednoczone odwołują wizytę polskiego ministra spraw zagranicznych. Widzi pan tutaj związek przyczynowo-skutkowy? Myślę, że tak. Znaczy, Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby jeden z dotychczasowych największych sojuszników stawał się państwem niedemokratycznym, aby procedury polegające na łamaniu konstytucji, pomijaniu ustaw stawały się czymś codziennym. Myślę, że to jest silny sygnał wysłany przez administrację Joe Bidena tutaj do Polski. Ale Stany Zjednoczone mają tutaj swojego ambasadora, któremu najwyraźniej nie przeszkadza to, co się dzieje w Polsce, tak powiem najłagodniej. Myślę, że czasem nie przeszkadza, czasem przeszkadza. Natomiast widać, że no tutaj już jakby obraz międzynarodowy Polski no jest zupełnie inny. Nastąpiła absolutna degradacja Polski do o wiele niższej ligi państw demokratycznych. No, za chwilę, kiedy okaże się, że władza ustawodawcza ingeruje w skład Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny z konstytucją, no przestaniemy być państwem demokratycznym. To na sam koniec pan minister Bodnar zapowiada, że po tym takim okresie wzburzenia wstecznie zostaną
uchwalone nowe ustawy, które usankcjonują to, co było, i wszystko będzie zgodne z prawem od jakiegoś punktu X. To tak nie działa. To tak nie działa. To tak nie działa. Profesor Bodnar o tym nie wie? Czyli z dobrym prawnikiem, myślę, że wie. Sam kiedyś uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Wydziału, na którym nadawano mu stopień doktora habilitowanego. Przyznam się, że głosowałem za, a nawet poparłem ten wniosek, ponieważ uważałem, że jest dobrym prawnikiem. Był wtedy dobrym prawnikiem, jest dzisiaj. Natomiast praktyka stosowania prawa przez niego dosyć daleko odbiega od standardów demokratycznych. Nie dość, że w Polsce jest naruszane prawo, to jeszcze obznaczenie międzynarodowe Polski spadło. Pan to obserwuje również z Unii Europejskiej. Z zatroskaniem przyglądają się temu, co się dzieje. No ale propaganda rządowa mówi, że teraz dopiero jesteśmy w gronie krajów decyzyjnych, jeśli chodzi o Unię Europejską. No widać, to było w zeszłym tygodniu. Była Rada Europejska, było bardzo ważne posiedzenie. Rozumiem, że Donald Tusk robił to zdjęcie, bo to na tym zdjęciu nie było w tej sali, gdzie była rozmowa z Viktorem Orbanem. Znaczy, po to właśnie przejęto media publiczne. Po to, aby istniał taki obraz, że cały świat kocha Donalda Tuska, że cały świat patrzy zachwytem na Polskę, że nikt nie dziwi się temu, co tutaj ma miejsce. Klasyczne pytanie. Jak? Tak jak powiedziałem, to wygląda jak w mniej demokratycznym państwie afrykańskim. Przychodzi nowa władza, zaczyna od zajęcia telewizji, radia, następnie zabiera się za sądy, potem łamie kręgosłup innym niezależnym organom, prokuraturze, potem zajmuje się niezależnymi od rządu elementami władzy wykonawczej. Przecież system konstytucyjny, także Polski, państwa demokratycznego, jest tak ukształtowany, że są pewne organy kadencyjne po to, że kiedy przychodzi nowy rząd, kiedy przychodzi nowa większość, to nie cała władza znajduje się w jej rękach. To jest takie wzajemne kontrolowanie się, wzajemny balans. I tak jak powiedziałem, no nie tylko między tymi elementami władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej, ale także między tymi niezależnymi, niepodporządkowanymi rządowi elementami władzy wykonawczej. Ten rząd odrzucił te wszystkie tradycje demokratyczne. Ten rząd odrzucił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. No, mamy do czynienia z czymś, co jest jawnym złamaniem Konstytucji, jawnym złamaniem także ustaw. Strach pomyśleć, jakie będą tego konsekwencje. Profesor Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, prawnik. Pięknie dziękujemy za tą, chociaż nie pociesza pan, panie profesorze, muszę powiedzieć. No, czasy nie są takie, żeby można się było cieszyć, ale też historia uczy, że żaden rząd nie jest wieczny. Nawet ten, który próbuje przejąć władzę w sposób niedemokratyczny, nawet ten, który uważa, że po nim nie będzie już nic innego, będzie. Après nous, déluge, tak mówiła elita z czasów Ludwika XVI. No i rzeczywiście. Pięknie dziękujemy, kłaniamy się nisko. A my, proszę państwa, za chwileczkę kolejny rozmówca i kolejny temat.